Dzień dobry. Z uwagi na to, iż nowe studio właśnie się kończy, oczywiście kończy budować, a chciałbym, by mieli Państwo dostęp do materiałów najwyższej jakości, gdzie dodatkowo nie będzie widać tego całego bałaganu, który tu dookoła się znajduje, to korzystając z przerwy, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu wspierającym ten kanał, w szczególności wspierającym finansowo, ale też wszystkim wspierającym komentarzem, łapką w górę czy łapką w dół, jeśli takowe się należą. A niestety dlatego, że kanał jest dość niszowy, to gdyby nie Państwa wkład, to niestety trzeba go byłoby zaorać. Serdecznie jeszcze raz dziękuję. A dzisiaj. Okej, więc. Czasami zdarza się tak, że dokręcamy i cieczy. Ci, którzy używają piany, to im się pieni, ci używający elektronicznych testerów, to im się piszczy. Oczywiście można całą złączkę polutować, ale czasami to musi być złącze skręcane i koniec, a na tych dużych średnicach są problemy. I wtedy cała na biało wchodzi podkładka. Tylko skąd ją wziąć? No, ze sklepu. Ale każdy chłodnik ma w swojej walizce specjalne narzędzie do wykonywania podkładek. Każdy. No i jak to się robi? Więc trzeba wziąć rurkę i zrobić kielich. A gdy już kielich uda się zrobić, to należy go odciąć. Jest taki przyrząd do cięcia. On ma taką fajną rzecz, każdy, gdzie w tą rzecz możemy spokojnie zmieścić nasz kielich, dzięki czemu to cięcie odbędzie się zaraz. Rękawiczka przy kielichu. I mamy. Nasza podkładka, kielich właściwy, na to narzutka, oczywiście narzutka przed tym kielichem i już nie cieknie. Na dziś to wszystko, do zobaczenia.